odszkodowania za używanie, wykorzystywanie dzieci. Że mówimy o inkwizycji świętej, po to kazano Jezusa o bóstwie, o skromności, o pokorze. Ocenę mojej wypowiedzi, zwłaszcza zachęcam księży do tego, co ja powiem. Chodziła pana gościa też? Także. Od razu mamy krytyczną? No tak, krytyk się nie boję. Chcę powiedzieć tak, że ja słuchałem w ubiegłym tygodniu, jak był skierowany taki atak na autora książki Jonasza, tego pseudonim, i Kościół sugerował, że to psychicznie chory człowiek. No, on... Przepraszam. Żeby to słowo chodzi o książkę Byłem księdza. Tak, tak, tak. Tak, żeby była jakość. Tak. No ja, on niczego nadzwyczajnego nie ujawnia takiego. Inni księża, których ja dzisiaj tutaj chcę się powołać, kardynałowie i profesorowie teologii, więcej mówią, aniżeli ksiądz Jonasz. I co mówi Jonasz? No, że Jonasz mówi, że Maria była, miała dzieci z Józefem, że nie była dzieci. Nie musiała być wcale. Biblia mówi, że przecież miała dzieci. Potwierdza to Józef Flawiusz w swojej książce, że brat Chrystusa, Jakub, był nadzorcą gminy jerozolimskiej, podlegał do Piotr. Nie mógł dalej Jona rzekomo seksualizmu, to krzyża na tej ulicy. Proszę podała mi dawno, że stała w tym czasie. Wykorzystywanie dzieci. Że mówimy o inkwizycji świętej, o to kazanie Jezusa o bóstwie, o skromności, o pokorze. Żal bierze, że dzwonią osoby, które nie znają Pisma Świętego, są zaślepione całkowicie. I Pismo Święte właśnie mówi, że ślepi przewodnicy ślepych będą prowadzić i oboje wpadną do domu w przepaść. Kościół zamierzał całkowicie głoszenia czystej Ewangelii. Jezus, księży, Jonasz porównuje do faryzeuszy i dobrze robi, bo do tych kapłanów porównuje z pierwszego wieku, który Chrystus nazywa plemię szmijowe. A dzisiejsze lekarze kościelne, co mają wspólnego z Pismem Świętym? Kościół zbudowany przecież jest, mówię, jaką potężną instytucję materialną, która nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Oparta jest na bezwzględnym posłuszeństwie, na władzy absolutnej z papieżem włącznie. Ten normalny kościół składany jest na szybki upadek. Władca na ziemi, papież, ma władzę Boga. Myśmy niedawno oglądali 18 października rocznicę pontyfikatu, o którym ja chcę także tutaj powiedzieć. Kościół zajmuje się polityką, nie zajmuje się ewangelizacją, zajmuje się organizowaniem, ja cały czas mówię o tym, co mówi ksiądz Jonasz. Organizowaniem masówek, apelów, różnych akcji, rocznic. Celibat. No celibat podsumowany tutaj werset do Tymoteusza, że biskup ma być mężem jednej żony. Cześć był umiarkowany. Wszystko prawda, ale jest tam jeszcze jeden werset i mamy tam pastora i proszę w międzyczasie, żeby odszukał go. Pierwszy Tymoteusza 4, 1 i 3. Jak ja skończę, żeby poczytał i żeby podał pismo antenie. Czytałem książkę, o tej właśnie chcę powiedzieć, kardynała Ratzingera. Przepraszam bardzo. Możemy się prosić jeszcze raz o powtórzenie tego cytatu, który mamy teraz. Cytat? Tak. Pierwszy list do Tymoteusza. Tak. Czwarty rozdział. Tak. No i pierwszy i trzeci werset. Tak. No i czytajcie sobie. No, no i sprawy mamy. Tak, no ale jak ja skończę. No, 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 w jakimś czasie odczytam od tego pastora. Słucham, nie słuchamy dalej. Dalej. Tak. No więc ja chcę powiedzieć o książce kardynała Ratzingera Sól Ziemi. Ukazała się ta książka na rynku polskim jest. I chcę także powiedzieć parę słów o książce Odkrywanie jedności księdza profesora Alfonsa Skowronka z Akademii Teologicznej, których nie można posądzić, że są chorzy psychicznie. Posłuchajmy, co oni napisali o Kościele. Proszę się powołać na kardynała Ratzingera. Książka Sól Ziemi, strona 159. Napisał ten kardynał tak. Kościoła, historię Kościoła.
Pierwsze dzieje kościoła Zebranie, które nazwane jest Soborem, odbyło się w 325 roku i nazwane Soborem Nicejskim. Zebranie to zorganizował przewodniczym sam cesarz Kościół Rzymski Konstanty. To on założył Kościół Rzymskokatolicki powszechny na terytorium całego Imperium Rzymskiego. Na zebranie przyjechali przedstawiciele Konstantynopolu, Aleksandry, Rzymu. Konstantyn narzucił prymat Kościoła Rzymu nad pozostałymi. Tak powstał Kościół Rzymskokatolicki w IV wieku. Od tego czasu są wybierani papieże. Przed Konstantynem nie było żadnego papieża. Piotr nigdy nie był w Rzymie. Między apostołami dokonano podziału terenu, jeśli chodzi o ewangelizację. I tu, jak pastor ma Biblię, znów otrzymam do Galacjan, 2:8-9, kiedy Piotr idzie i głosić Ewangelię do Żydów, do obrzezania, do Antiochi, do Babilonu. Stamtąd pisze i podpisuje swój pierwszy list. Oczy próbuje przekonać tak zwaną tradycję, o którą dzisiaj próbowano także mydlić oczy, legendami, kłamstwem, że Piotr był w Rzymie. Nigdy nie był w Rzymie. Kościół chce, żeby to było stolicą Piotrową, dlatego na siłę to uzasadnia i ludzie ciemni naprawdę nie wiedzą. Zresztą Kościół woli, żeby lud był ciemny, wtedy łatwiej takim ludem mamić i kierować. Konstantyn wprowadził niedzielę jako dzień wolny i świąteczny w tym czasie. Kościół przyjął to, bo musiał przyjąć. A święta Bożego Narodzenia? Podobna sprawa. Przecież przyjął święto pogańskie, tak zwane Saturnalia, Słońca i nazwał Bożym Narodzeniem. Czy Chrystus ani nie narodził się w grudniu, ani w tym roku? Na taki fałszyw zbudowany jest Kościół katolicki. Na legendach, na tradycjach, która się rozwija z prawdą. Kościół tworzy swoją historię. Powołuje się ciągle to na świętego Augustyna, jeszcze bardziej nawet niż na Chrystusa, to na Tomasza z Akwinu, to na katechizm, encykliki, a przecież Chrystus wyraźnie powiedział. W pierwszym liście do Koryntian 2:5 już, proszę poszukać, aby wiara wasza nie opierała się na naukach ludzkich, lecz na mocy Bożej. A mamy też i otrawniki tutaj, Mateusza 15, tak, że faryzeusz powiedział, wy przez waszą tradycję unieważniacie Słowo Boże, Chrystus powiedział. A zobaczmy werset w Kolosan 2:8, żeby wiara nie opierała się na filozofii, która taka mocna w tej chwili jest. Czytałem, że kiedyś tutaj w Kosalinie byli wyświęcani alumni. I prasa podaje program edukacji, no i 2 lata taki ksiądz przyszły uczy się filozofii, tylko po to, żeby potrafił odróżnić dobro od zła. No co za bzdura. Przecież Biblia wyraźnie określa i to powinien posługiwać się Pismem Świętym, a nie potrzeba filozofii się uczyć, żeby umieć odróżnić co dobre, a co złe. Kardynał Ratzinger próbuje odpowiedzieć na takie pytanie, co Kościół zdoła ocalić tej tradycji. W ogóle przedstawia bardzo anemiczny stan Kościoła, księża chyba nie znają tej oceny i nie wiedzą, że Kościół chyli się ku upadkowi i Ratzinger, który jest przewodniczącym kongregacji wiary, dobrze się o tym orientuje i nawet sądzi, że sakramenty zostaną uratowane. Ja myślę, że nawet i te sakramenty nie zostaną uratowane. Bóg zniszczy jak Sodomę i Gomorę ten Kościół. Chrystus powiedział do apostołów tak, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem. Co ja wam przykazałem. Czy Kościół tego przestrzega? Nauki świętego Augustyna, główny ideolog Kościoła, Tomasza z Akwinu, dogmaty o nieomylności, katechizm ważniejszy od Biblii, encykliki, ostatnia rozumuje i nauki, którą papież opracował, i chwyci się bo tam powiedzmy klaszczą, uznaje różne kierunki filozoficzne, a Słowo Boże w kąt. A kult pracy. Cytowany jest przeze mnie tej książce w Księdziemi kardynała Ratzingera, chcę powiedzieć, że ujawnia, że Kościół w przeszłości, w średniowieczu prowadził domy publiczne. Podaję stronę 85, żeby ktoś nie powiedział, że ja wymyślam. Strona 85, Sól Ziemi, książka kardynała Ratzinger. W Kościół prowadził burdele, zajmował się tym. A kiedy dziennikarz go pyta, by uspić, dlaczego to robił, usprawiedliwia Ratzinger, powołuje się znów na modlego Augustyna i podoba także człowiek jest taki, jaki jest. Lepiej, jeśli nadaje się tej sferze uporządkowane formy. Koniec cytatu. No, czy to nie szokujące? Piękne. Prawda? Jeśli Kościół zajmował się prowadzeniem domów publicznych, inkwizycją, wojnami,
to stawiam pytanie. Czy miał czas jeszcze i chęć na ewangelizację? Nie czem ewangelizacją. Przyjemniejsze zajęcie i Bóg było prowadzenie domów publicznych, zajmować się polityką niż ewangelizacją. No przecież to... Ja chcę powiedzieć jeszcze tutaj tak. Myślałem, że takie bluźnierstwa należą do przeszłości, ale chcę przywołać teraz księdza profesora Alfonsa Skowronka z Akademii Teologicznej w książce Odkrywanie Jedności. I stronę podaję, 158, i cytuję tekst tego kardynała, powołuję się na tekst kardynała Ratzingera. To nie jest wymyślona sprawa. Przewodniczący kongregacji wiary, to jest dawne oficjum, które prowadziło inkwizycję, kardynał Ratzinger cytuje ten tekst, który brzmi tak. Przedkładano dawniej przechodzącym na katolicyzm tekst wyznania wiary, który brzmiał. Wyznajemy, że Najświętszego Papieża wszyscy winni czcić czcią boską, większym przyklęknięciem od należnego samemu Chrystusowi. Czy to niesamowite bluźnierstwo? Niesamowite. Dalej, to nie koniec. Wyznajemy, że rzymski papież posiada władzę wprowadzenia zmian w Piśmie Świętym. Wedle swoich woli może je rozszerzać i redukować. No a szczyt odstępstwa nastąpił już za pontyfikatu Piusa IX. Zwracano się do niego słowami jakby Ducha Świętego. Ojcze, Bóg, dawcy daru, stwór światłości, ześlij na nas z nieba promień tego światła. Albo gdy papież myśli, Bóg jest tym, który w nim myśli. No to okropność. Pismo Święte, którego spisanie zakończono 1900 lat temu i do dziś jest aktualne, kończy się słowami. Jeśli macie tam pismo, zobaczcie, jeśli ktoś dołoży coś do tej księgi, albo uzmie coś ze słów tej księgi, to Bóg mu dołoży, albo dołoży mu szplak, które sam z tym, albo uzmie mu z jego drogi życia. A czy dzisiaj jest inaczej, chce się zapytać? Tak już nie liczy się ze słowami Bożymi. Zmienia Pismo Święte jak chce, robi pośredników sam. Unieważnia słowa. Nie dziwię się, że profesor teologii katolickiej Hans Hermann nazywa papieża świętym głupcem. Jest książka, która w tej chwili przeczytałem niedawno, Jan Paweł II złapany za słowo. Jest to książka od profesor teologii katolickiej, który wyrzucony później został, ale on polemizuje z księdzem i pokazuje jego obłudę i manipulowanie Słowem Bożym. Odsyłam do książki autora tego profesora. No jest tam polemika między innymi z książką papieża Przekroczyć próg nadziei. Bardzo interesująca. Ale ja chcę wrócić do księdza profesora Skowronka, książce Odkrywanie jedności. On stawia pytanie takie. Stawia pytanie, powiadam, podkreślam, ksiądz profesor Skowronek. Czy nie powinniśmy zrezygnować z niebiblijnych tytułów honorowych, które przysługują tylko samemu Bogu, na przykład Ojciec Święty, Jego Świętobliwość? No, ale mamy jeszcze inne eminencje, ekscelencje, prawda, które dotyczą biskupów. No, a klękanie przed papieżem? Przed Chrystusem i apostołami nikt nie klękał. A całowanie po rękach? Chrystusa tylko Judasz pocałował. Chrystus umył nogi apostołom, aby dać im wzór pokory. A papieżowi parodię, mycia i całowania. No, Chrystus tego nie robi. Do drugiego soboru przecież był obowiązek całowania wszystkich biskupów i księży. Zdjęto biskupom na drugim soborze złote łańcuchy i krzyże. Papież Jan XXIII kazał im to zdejmować. Założyli łańcuchy na sznurkach i drewniane krzyże. No a dzisiaj jak na piersiach to u nich wygląda? A spróbujmy dzisiaj powiedzieć do księdza, proszę pana. Proszę popatrzeć na osoby, które nie wiedzą o tym. Boga można nazywać pana. Księdza to poniża. A co ci te zmienili imię Boga, zrobili Pan. Chrystus powiedział, że jest jeden Ojciec w niebie. Idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zasługą reformacji stało się to, zresztą mamy tam takiego przedstawiciela, pastora, który jest w reformacji, jest autorytetem. I on dobrze o tym wie, że święci zostali przeczesani. Ci, którzy byli półbogami, czy nawet postaciami boskimi, jakimi upłynął Kościół katolicki. Drugi Sobór Watykański gruntownie przeczesał, usunął świętych na rzecz jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa. Ksiądz Skowronek podkreśla tak, że nawet żarliwy czciciel Marii, Pius XII, nigdy nie postulował, żeby z Marii uczynić pośrednika. Ale ten papież produkuje świętych, a z Marii zrobił głównego Boga.
No i dalej podkreśla profesor ksiądz Skowronek, że tytuł odkupiciel i pośrednik w pełnym sensie przysługuje jedynie i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi. Werset następny polecam. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Jeden jest Bóg, ja to cytuję nawet, i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wielu. Nie ma innych pośredników. Ani Maria Częstochowska, ani ta po trzykroć przedziwna, ani papież, ani wszyscy święci nie są pośrednikami. Rzeczywistościami, płaszczyznami właśnie, taką płaszczyzną czegoś minionego, a tym, co się dzieje dzisiaj. I to fakt, że ten potencjał może mnie jakoś tutaj natchnąć i... Jego zajęć. Bardzo ważnych jesienią. Czas na to, żeby spotkać się ze słuchaczami Radia Pogoda. Dlatego szczególnie tutaj... Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Ja się zawsze ze słuchaczami, z widzami... Czy nie? Pomaga o tyle, że jak już naprawdę się wkurzymy na siebie, to na pewno się nie rozejdziemy wszyscy, bo jesteśmy rodziną. I to nas cala. I to jest jakby taki motor... Nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru, jesteśmy rodziną. Nie mamy wyboru. Lepiej się szybciej godzić, no i... Podstawowa różnica między właśnie tutaj nami, członkami rodziny, jest taka, że jak po prostu zapraszamy gościa, to no jak raz w kurzy, przepraszam, tylko no już no nie mamy jakichś zobowiązań. On nie jest naszą rodziną, a my, dopóki jesteśmy rodziną, to jesteśmy razem i pomimo różnych mankamentów trwamy. I dopóki będziemy rodziną, dotąd będziemy trwali. Może dlatego... To jest siła właśnie rodziny. Ale też przeszliśmy pewną drogę, przeszliśmy i nauczyliśmy się pewnych różnych sposobów, żeby wszystko było... Dobry wieczór. Jak najlepiej. Ja chciałbym się włączyć do dyskusji. A jak młodzi na to patrzą, syn, córka, czy łatwo jest, prawda, z tatą, z mamą pracować? Oj, nie łatwo. To wiadomo. Na pewno. Na pewno ta sytuacja na pewnych polach bardzo pomaga, a na innych polach jest też gdzieś tam przeszkadza, nie? To wiadomo, nie? To zależy zawsze od sytuacji. Ale to, co pani Marzena powiedziała, to mi się bardzo podoba, że wspólnie to jest też wasza siła, że jesteście rodziną, że wielopokoleniowo, prawda, bo i rodzice, i dzieci, i przez to też pewnego rodzaju autentyczność tego, co robicie. I to jest też, myślę, że nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, tak z boku patrzę, prawda, że takie przebywanie z sobą, też praca twórcza, polega na tym, że się ścierają różnego rodzaju opinie, poglądy na różne tematy, ale dzięki temu powstaje coś pięknego. I chyba tak tego typu praca rodzinę bardzo talentuje, bardzo łączy. Poza tym dochodzi jeszcze takie inne na rzecz. To jest naprawdę w sumie trudne posłannictwo, trudna praca, tak naprawdę. Może nie tyle trudne, co po prostu wymagająca. I gdybyśmy robili to tylko z tymi ludźmi i na przykład tylko dla jakichś tam kości, żeby się utrzymać, czy tylko dla muzyki, to byłoby to jeszcze za mało. A dla własnej rodziny człowiek się inaczej poświęca. Inaczej nie
z papieżem łącznie. Ten nieomalny kościół skazany jest na szybki upadek. Nie żałuję sił. Na ziemi Nie tylko poprzez muzykę wy ewangelizujecie, ale również ta praca was ewangelizuje. Całą pewnością. Na pewno ze sceny to bardzo ładnie wygląda i też bardzo ładne zdjęcia mamy właśnie na płytach, więc to... Ale też nasza obecność tutaj też. I chcę także powiedzieć parę słów o książce Odkrywanie jedności księdza Kowalna Alfonsa Skowronka z Akademii Teologicznej. Zatem przejdźmy do tych powodów. Wspominał pan o utworze Twoją na zawsze. Napisał ten kardynał tak. To może właśnie teraz. Pierwsze słowa na skrót zabrytańskie, po nocy czarnej będzie, pragnienia, no to wsłuchajmy się w te słowa. Zgadza się, a zanim się słuchamy te słowa, zachęcamy, zapraszamy naszych słuchaczy do tego, aby z tego zasłuchania też przejść do dialogu, do łączenia się w ten czas rozmów niedokończonych. Poprzez własną refleksję, poprzez własne doświadczenie, poprzez też może konkretne jakieś pytanie do naszych gości numer. Zachęcamy, zapraszamy, numery telefonów do naszego studia dla dokonujących z Polski Północnej 655 23 55, dla dokonujących z Polski Południowej 655 23 56, dla użytkowników sieci w naszej rodzinie telefony. Numer telefonów 536 600 100, 536 600 200 oraz zapraszamy za granicę, żeby również telefonować, dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, pytaniami pod numer telefonów 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowe 48 56. A teraz Twoją na zawsze zespół lub. Encykliki, a przecież Chrystus wyraźnie powiedział w pierwszym liście do Koryntian 2:5, znów proszę posłuchać, aby wiara wasza nie opierała się na naukach ludzkich, lecz na mocy Bożej. A mamy też i atrakcje tutaj, Mateusza 15, także Pan Jezus powiedział, wy przed waszą tradycją unieważniacie Słowo Boże, Chrystus powiedział. A zobaczmy werset Kolosan 2:8, żeby wiara nie opierała się na filozofii, która taka mocna w tej chwili jest. Czytałem prasę kiedyś tutaj w Koszalinie, byli wyświęcani alumni. I prasa podaje program edukacji, no i 2 lata taki ksiądz przyszły, uczy się filozofii, tylko po to, żeby potrafił odróżnić dobro od zła. No co za bzdura. Przecież Biblia wyraźnie określa i to powinien posługiwać się Pismem Świętym, a nie potrzeba filozofii się uczyć, żeby umieć odróżnić co dobre, a co złe. Kardynał Ratzinger
Próbuję odpowiedzieć na takie pytanie. Co Kościół zdoła ocalić z tej tradycji? W ogóle przedstawia bardzo anemiczny stan Kościoła. Księża chyba nie znają tej oceny i nie wiedzą, że Kościół chyli się ku upadkowi. I Ratzinger, który jest przewodniczącym kongregacji wiary, dobrze się o tym orientuje. I nawet sądzi, że sakramenty zostaną uratowane. Ja myślę, że nawet i te sakramenty nie zostaną uratowane. Bóg zniszczy jak Sodomę i Gomorę ten Kościół. Chrystus powiedział do apostołów tak: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem. Co ja wam przykazałem. Czy Kościół tego przestrzega? Nauki świętego Augustyna, główny ideolog Kościoła, Tomasza Zakwinu, dogmaty o nieomylności, katechizm ważniejszy od Biblii, encykliki, ostatnia rozumuje i nauki, którą papież opracował, i wstydzi się, i jemu tam powiedzmy klaszczą, uznaje różne kierunki filozoficzne, a Słowo Boże w kąt, a kult obrazów. Cytowane już przeze mnie tej książce Sól Ziemi kardynała Ratzingera chcę powiedzieć, że ujawnia, że Kościół w przeszłości, w średniowieczu prowadził domy publiczne. Podaję stronę 85, żeby ktoś nie powiedział, że ja wymyślam. Strona 85, Sól Ziemi, książka kardynał Ratzinger. Kościół prowadził burdele, zajmował się tym. A kiedy dziennikarz go pyta, dlaczego to robił, usprawiedliwia Ratzinger, powołuje się znów na modlitwę Augustyna i mi powiada tak, że człowiek jest taki, jaki jest. Lepiej, jeśli nadaje się tej sferze uporządkowane formy. Koniec cytatu. No, czy to nie szokujące? Piękne. Prawda? Jeśli Kościół zajmował się prowadzeniem domów publicznych, inkwizycją, wojnami, to stawiam pytanie, czy miał czas jeszcze i chęć na ewangelizację? Mieczem ewangelizacją. Przyjemniejsze zajęcie było prowadzenie domów publicznych, zajmować się polityką niż ewangelizacją. No przecież to... Ja chcę powiedzieć jeszcze tutaj tak. Myślałem, że takie bluźnierstwa należą do przeszłości, ale chcę przywołać teraz księdza profesora Alfonsa Skowronka z Akademii Teologicznej w książce Odkrywanie Jedności. I stronę podaję, 158, i cytuję tekst tego kardynała, powołuję się na tekst kardynała Ratzingera. To nie jest wymyślona sprawa. Przewodniczący kongregacji wiary, ten dawny oficjum, które prowadziło inkwizycję, kardynał Ratzinger cytuje ten tekst, który brzmi tak. Przedkładano dawniej przechodzącym na katolicyzm tekst wyznania wiary, który brzmiał. Wyznajemy, że najświętszego papieża wszyscy winni czcić czcią boską, większym przyklęknięciem od należnego samemu Chrystusowi. Czy to niesamowite bluźnierstwo? Niesamowite. Dalej, to nie koniec. Wyznajemy, że rzymski papież posiada władzę wprowadzenia zmian w Piśmie Świętym. Wedle swoich woli może je rozszerzać i redukować. No a szczyt odstępstwa nastąpił za pontyfikaty Piusa IX. Zwracano się do niego słowami, jak do Ducha Świętego. Ojcze ubogi, dawco darów, szczerć światłości, ześlij na nas z nieba promień tego światła, albo ty papież myśli, Bóg jest tym, który w nim myśli. No to okropność. Pismo Święte, którego spisanie zakończono 1900 lat temu i do dziś jest aktualne. A mamy też i o tradycji tutaj, Mateusza 15, także faryzeuszom powiedział, wy przez waszą tradycję unieważniacie Słowo Boże, Chrystus powiedział. A zobaczmy werset Kolosan 2,8, żeby wiara nie opierała się na filozofii, która taka mocna w tej chwili jest. Czytałem prasę kiedyś tutaj w Koszalinie, taki atak na autora książki Jonasza, tego pseudonim,
i gościu przybrano, że to psychicznie chory człowiek. No, przepraszam, żeby to słowo chodzi o książkę Byłem księdzem. Tak. To żeby była jakość. Tak. No, ja od niczego nadzwyczajnego nie ujawnia takiego. Inni księża, których ja dzisiaj tutaj chcę się powołać, kardynałowie i profesorowie teologii, więcej mówią, aniżeli ksiądz Jonasz. I co mówi Jonasz? No, że Jonasz mówi, że Maria była, miała dzieci z Józefem, że nie była dziewicą, nie musiała być wcale. Biblia mówi, że przecież miała dzieci, bo twierdza to Józef Flawiusz w swojej książce, że brat Chrystusa, Jakub, był nadzorcą gminy jerozolimskiej, podlegał mu Piotr. Że mówi dalej Jonasz o homoseksualizmie, to co żadna tajemnica. To zapytała niedawno, że w Stanach Zjednoczonych połowa księży homoseksualistów, a nawet Watykan wypłacił miliony dolarów odszkodowania za używanie, wykorzystywanie dzieci. Że mówił o inkwizycji świętej, oto kazanie Jezusa o ubóstwie, o skromności, o pokorze. Żal pisze, że mamy osoby, które nie mają Pisma Świętego, są zaślepione całkowicie. I Pismo Święte właśnie mówi, że ślepi przewodnicy ślepych będą prowadzić i oboje wpadną do dołu, do przepaść. Kościół zaniechał całkowicie głoszenia czystej Ewangelii. Dzisiejszych księży Jonasz porównuje do faryzeuszy i dobrze robi, bo do tych kapłanów porównuje pierwszego wieku. Witamy na antenie drugiego gościa, ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Dobrze, bardzo proszę. Maria Skrzydziewicza. Niech wyspoczony jest Maria Skrzydziewicza. Boże, właśnie słucham przez internet, jestem dość daleko od Polski. Tak, i bardzo cieszę się, że Państwo jesteście w Radiu Maria przy tym w telewizji. W telewizji też troszeczkę z internetu mogę zobaczyć, usłyszeć i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo są różne dary łaski, różne charyzmaty i wszystko, i dopiero całość, każdy to jest taki jak kwiat, prawda? I dopiero, gdy kwiat zbierzemy, jest piękna i kochana, może być przepiękny bukiet, to temu to jesteśmy. Właśnie wszyscy dążący do Chrystusa, do prawdy, to przez piękno i tak dalej. Także dziecko bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za warsztaty, które Państwo prowadzicie. Właśnie Pan Zbigniew najwięcej tutaj dla młodzieży w Toruniu. To właśnie warsztaty, media z nowych dokręgów, co nazywamy, ale i sprawy polityki, kultury. Tam różne rzeczy są. One są bardzo intensywne, dość krótkie. Młodzież mówi, że krótko. Tak? No i tej młodzieży jest dość dużo. W tym roku nie przyjęliśmy wszystkich, którzy chcieli. Prawda? Także i za to bardzo dziękujemy właśnie trafiać przez muzykę do ludzi, ewangelizować przez kulturę. Przez kulturę i kulturę ewangelizować równocześnie. To będzie dopiero piękne i prawdziwe. Także za to jeszcze raz ogromne dzięki, bardzo wielkie dzięki, a jeszcze odnośnie Państwa utworów, oczywiście, że Gomułka, Pnik i tak dalej, te różne wszystkie epoki wnosimy piękno i to jest piękne i trzeba z wszystkiego czerpać. I stare, i nowe, i iść dalej. Iść dalej. Jan Paweł II, gdy mówił o Radiu Maryja, właśnie w Toruniu będąc, mówił tak, powiedział takie zdanie. Niech Maryja, gniazdo nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Właśnie trafiać do nowych ludzi i w nowych czasach mówić językiem tych ludzi. To jest niezwykle ważne i dlatego gratuluję. Gratuluję Państwu tym wszystkim, że Pan Bóg obdarzył Was tak i że wyżeście zechcieli to przyjąć. I że posługujecie, że służycie, bo to jest służba. To jest służba, to jest ciężka praca. My jak słuchamy, to nam tylko wtedy przeżywamy i to nas buduje, prawda?
ale to jest ciężka praca i za to bardzo dziękujemy. Jeszcze nie tylko jedno, wiem, że to bardzo wpływa dobrze na ludzi. Spotkam różnych ludzi i nie podejrzewam, że akurat słuchają Radia Maryja i to ich właśnie te utwory jakoś ich fascynują. Ktoś mi kiedyś powiedział, aż mnie to wreszcie przesuwają. To się tak ucieszyłem. Ucieszyłem się tym bardzo. Tak. No i tylko dalej. A do słuchaczy, to był jeden apel, naprawdę do wszystkich. My wszyscy mamy ewangelizować. I może nie potrafimy tak śpiewać, czy grać na instrumentach, ale możemy komuś prezentować chociażby płytę. Teraz wykorzystać media. Wykorzystać media, idzie znajmniej, czy pierwsza komunia święta, czy jakieś coś tam wielkiego, no to po co kiedyś to tam szli, to założyli Thank you.
Zespół Lumen, utwór Magnifica. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Bruno z Redy się kłania i pozdrawiam serdecznie. Miło się dozwoniłem, bardzo się cieszę. Słuchałem też, miałem szczęście słuchać też pierwszej części tej audycji, tego wspaniałego świadectwa, tej wspaniałej rodziny. Bardzo, ja myślę, że też chciałbym nie tylko się uradować, że się dozwoniłem, ale pozdrowić i podziękować za piękne świadectwo właśnie tej wspaniałej rodziny. Myślę, że też ta rodzina wiele cierpi właśnie z tej Bożej, to jest też taka Boża rodzina, myślę, że życzę też jak w jakichś trudnych czasami sytuacjach, kryzysach, żeby Boża rodzina była właśnie takim wsparciem dla Państwa, aby Państwo mogli się jeszcze bardziej rozwijać, ewangelizować, uwielbiać Pana Boga przez też świętą siostrę Faustynę, przez Marię, przez psalmy i przez jeszcze rozszerzać swoje właśnie talenta. No nawet by Państwo nie tylko w kraju, a może, no bo Państwo nas tutaj ubogacają, cała rodzina Radia Maryja Polskę, ale może właśnie, już wiem, że Państwo też już na wschodzie byli, może nawet do Chin nawet, może też, by Państwo mogli mieli taką łaskę od Pana Boga, by ewangelizować poprzez muzykę, bo myślę, że wszystko jest, dla Boga wszystko jest możliwe. Niedawno słyszałem, taki znajomy mi opowiadał, że rodzina pięcioosobowa wybiera się na misję do Chin, po prostu jest bardzo ryzykowne, ale na pewno błogosławione, jeśli ma to wsparcie, opiekę właśnie i solidarność w modlitwie. To każda inicjatywa jest, myślę, że ewangeliczna, ma głęboki sens. Ja na przykład też powiem, jestem człowiekiem niewidomym, tak po prostu ja też uwielbiam Pana Boga prześpiewać, może nie mam takich talentów jak Państwo, ale też czasami trochę tworzę, trochę właśnie też śpiewam, taki cały na organce. I no powiem Państwu, że nieraz ja też mam takie doświadczenie i odnowy w Duchu Świętym i w innych wspólnotach misyjnych, czy też właśnie, ale też właśnie jakoś tak zauważano, znaczy niektórzy ludzie właśnie mój śpiew, znaczy podobał się mój śpiew, znaczy to, że śpiewa po prostu, nawet tam jak się włącza na mszy świętej, to się podoba, bo znaczy myślę, że to jest też forma ewangelizacji, nawet prosto czasami właśnie, bo to można też jakoś tak poruszać ludzkie serca, właśnie takie ewangelizacje przez piękną muzykę, staranną, to, prawda, taką bardzo, ale też myślę, że taką prostą, od serca, to jest bardzo, też bardzo ważne. I to też trzeba doceniać na pewno. I myślę, że każdy ma taki dar, może odkrywać w sobie. Także myślę, że wielu w rodzinie Radia Maryja, może też myślę, że za przykładem właśnie Państwa, którzy dają takie wspaniałe świadectwo, mogą na pewno uwielbiać Pana Boga poprzez śpiew, poprzez muzykę, poprzez ewangelizację. Ja tak, jeżeli mógłbym tak Państwa coś spytać, bo znaczy ja, co prawda, Państwo, znaczy ja wierzę też Pana Boga przez muzykę, przez śpiew, czasami trochę komponuję nawet na organce, po prostu proste, co prawda, bo ja jestem prostym człowiekiem, ale po prostu chciałbym tak spytać, czy Państwo też mogli, uwielbiam Pana Boga, na pewno uwielbiam przez modlitwę do Jana Pawła II. A ja chciałem tak spytać, bo mam taki wiersz, modlitwa do Jana Pawła II. Czy Państwo może jakoś, nie wiem, w jakim sposobem mogliby włączyć do swojego repertuaru właśnie tą modlitwę, oczywiście przy odpowiednim sprawdzeniu, przy odpowiednim jakimś takim wypróbowaniu, czy to byłoby w jakiś sposób możliwe po prostu, czy jakoś nawiązać kontakt z Państwem, czy może akurat kto wie, może to byłoby, bo ona generalnie się podoba po prostu, tak po prostu odbieram to po prostu. Może nawet nie jedna piosenka, znaczy może to miałoby sens po prostu, co Państwo o tym sądzą po prostu. Ja bym może po prostu na tyle, jeżeli po prostu to tam mój telefon powinien się mieć świetny, gdyby Państwo mieli jakbyś na moją sugestię zareagowali pozytywnie, to myślę, że byłbym się cieszył, że tak powiem. Wielkie Bóg zapać, przepraszam za jakieś takie może, ale wszystkiego dobrego jeszcze raz. Niech Państwo się trzymają Pana Boga, Matki Najświętszej i siostra Faustyna, niech właśnie wyprasza wiele łaski, Jan Paweł II. I niech Państwo dają tak piękne świadectwo, żebyśmy mogli dalej się radować i zbliżać do Pana Boga przez Państwa muzykę z Panem Bogiem. Panem Bogiem, Bóg zabać, Panie Brunonie, za to, że Pan zadzwonił do nas i podzielił się również swoimi spostrzeżeniami. Tutaj konkretne wyzwanie, Chiny, proszę bardzo. Co zespół na to? No cóż, w Niemczech byliśmy na drugiej półkuli, więc może i pojedziemy do Chin. To już nie zależy od nas, tylko od tego, który wszystko może. Natomiast zapraszamy, niech Pan nam na maila prześle tutaj to, o czym Pan mówił, pieśń, słowa. To przyjrzymy się, posłuchamy,
Na pewno po prostu jest to też piękne, co Pan robi, jeśli to jest autentyczna Pana modlitwa, to Pan Bóg to słyszy, widzi i dlatego to razem. Także proszę przesłać na naszego maila, mamy Facebooka, zespół Lumen Facebook i nasze kontakty tam są. Do zastosowania tych i odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Bo przecież w kontakcie z lekarzem, ja wiem, ile Pan ma mało czasu, tam, ale nie pojawia się ten cel, proszę Pana, Pan się bogate uwielbienie. To jest właśnie to, tak samo w niedzielę, kiedy był ostatnia msza pożegnania papieża w Brzegach. Myśmy z żoną przyjechali z Kessela w nocy i jak włączyliśmy telewizję, no nie mogliśmy usiedzieć przy tym przebaniu, przy tej muzyce, przy pięknej uwielbienia. I dosłownie o 5 rano siedzieliśmy w samolocie i pojechaliśmy do Brzegu, żeby tam uczestniczyć w tym pięknym tworzeniu i w tym pięknym dziele, jakim jest właśnie tam msza, papież, młodzież, ta ogromna ilość młodzieży i ten śpiew tej młodzieży, który porywa serce. Faktycznie no, u nas praktycznie w domu cały dzień jest muzyka chrześcijańska. Między innymi dziedzic kultury, jest hitsongów, słuchamy też polskie zespoły, no i sami śpiewamy i to jest piękne, że przez to dajemy świadectwo też i sąsiadom, i dajemy świadectwo w kościele, w parafii, dajemy świadectwo naszym dzieciom, które pociągamy ich do Pana Boga właśnie poprzez tę muzykę. Dziękuję bardzo i życzę zespołowi i całym radiu naprawdę dużo, dużo błogosławień Bożej opieki Maryi i dalej twórzcie to, co tworzycie, bo jest to naprawdę przepiękne. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy za te słowa. Też słowa takiej otuchy, wsparcia. Będziemy się starać, aby wychodzić naprzód też oczekiwaniom, aby też poprzez radio, poprzez wszystkie dzieła, które przy radio powstały, właśnie ewangelizować. Taki jest nasz cel, aby prowadzić drugiego człowieka do Boga, aby ukazywać tę ścieżkę, aby pomagać w wyborze. Każdy jest wolny, każdy sam decyduje, ale warto czasem rozświetlić niektóre ścieżki życia, które może są niekiedy ślepe, tak aby człowiek nie pobłądził, bo życie mamy tylko jedno i szkoda, aby to życie zmarnować. Dlatego Radio Maryja, dlatego Realizja Trwam, dzieła, które powstały, aby być tym światłem, które rozświetla mroki, które prowadzi, które pomaga drugiemu człowiekowi w wyborze. Ewangelizacja poprzez muzykę. Taki jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych z zespołem Lumen. Przejdźmy do kolejnego utworu. Będzie to utwór Bądź moją skałą. Cóż to za utwór? Prosimy o parę słów wprowadzenia. To jest kolejny z psalmów nagrany na płycie Błogosławieni, czystego serca.
mantra rano jest ruchem czystych serc. Piosenka, psalm z muzyką jest jakby wołaniem o pomoc, wołaniem o to, aby Pan Bóg nas wysłuchał, aby był naszą ostoją, stałą i tym, do którego zawsze możemy się zwrócić. Zatem bądź moją skałą, a my zaraz po utworze odbieramy kolejny telefon. To nie jest tylko kwestia naszego oddychania, tylko kwestia naszych płuc, jeśli idzie o to zanieczyszczenie. Tutaj ekolodzy i świat medyczny powinni iść w tym kierunku, prawda? Domagają się, co tu dużo mówić, nie położył kresu ich zbrodni. Czasem najważniejszy jest sam gest, nawet jeśli szanse powodzenia są znikome. Von Galen i listy holenderskich biskupów to dwa zupełnie odmienne przypadki. Von Galen wykazał się olbrzymią odwagą, mówiąc, co sądzi o działaniu w Polsce. Pozdrawiam ojca prywatnie, ze wszystkie osoby towarzyszące, księżna, słuchaczy, zmobilizował, ale czy jego reakcji?
ograniczała się wyłącznie do Niemiec. Tak dalej. Ja chciałam opowiedzieć o tym coś innego, ale również bardzo dziwną historię. W 70 roku byliśmy w List holenderskich biskupów bardzo, bardzo dobrych znajomych w Dresdnie. To by wspaniałe, cudowne pochodził z obcego państwa. Oni mieli długą z terytorium okupowanego. Za Dresdnem. Spędzaliśmy tam soboty i niedzielę. O licznej społeczności żydowskiej. Bardzo, że tam państwo mieli syna, moi rodzice mieli córkę, więc były różne dziwne wokół tego plany. Przede wszystkim były ostre protesty. Ułożenia. Ale przeciwko skandalicznemu polowaniu na Żydów. Jeziorem, w tym domku, to była bardzo wysoka rodzina, ta pani, która była generalnie pod prawem. Publikacja tego listu kosztowała życie tysięcy. Muzykę i leczyła terapią muzyczną bardzo chore dzieci.